Przedstawiamy wam dzisiaj najlepsze wykorzystanie koszmarnego paliwa w formie tier listy. Przypominam, że 2000 łapek to automatycznie kolejny film. A jeśli napiszesz w komentarzu, co jest twoim ulubionym przedmiotem z koszmarnego paliwa i dlaczego, dostaniesz od kanału serduszko. Zapraszam. Okej, naszą tier listę trzeba oczywiście jakoś podzielić, ale aby nie było za nudno, nazwijmy to jakoś fajnie. Tier S tematycznie będzie się nazywał czarne dobre. Tier A, czarny git. Tier B to będzie czarne okej. Tier C, czarny brud. A tier D, czarne chujowe. Czy ja nauczę się kurwa pisać? Oczywiście YouTube. Odnosimy się tylko do koloru koszmarnego paliwa. Żadnych kwestii rasistowskich. Proszę nie demonetyzować tego filmu. Jedziemy. Po pierwsze to w ogóle powiedzmy, skąd to płynne gówno wziąć. Moim zdaniem większość jego źródeł posysa, tak więc powiem tylko o biciu halucynek, które to dają od 1 do 2 sztuk i pojawiają nam się, kiedy sanity spadnie poniżej 15%. Aby pozyskać sensowne ilości tego surowca, pasowałoby trzymać sanity cały czas na niskim poziomie, a że Malwinowicz dba o wasze zdrowie psychiczne i o to, abyście nie dostali spazmów, patrząc się na te zażegane efekty wizualne. Polecę wam moda Insanity Bigon, który je wyłącza. Wtedy na luzie chodzicie sobie na niskim sanity i traktujecie halucynkę jak codzienną bułeczkę z Biedronki. Unik atak zapętlamy. Po uniku polecam przytrzymać F. Jest wtedy szansa na zajebanie z serii ciosów. Reszta źródeł paliwka to popierdółki do takiego stopnia, że stosunek zdobywanego paliwa z halucynek i innych źródeł to jakieś 10 do 1. Chyba że mówimy o różnego rodzaju farmach, wtedy sytuacja wygląda kompletnie inaczej. Oczywiście wiadomo, że Malwin to pierdolony nubek i nie potrafi w tę grę, dlatego też posłużymy się wiki i zaczniemy od samej góry. Tego w DST nie ma, o, ale manipulator cienia już jest. Ląduje on na tierze czarne dobre. Jest to podstawowe narzędzie do robienia innych rzeczy z koszmarnego paliwa. Niepodważalna podstawa. One Man Band spierdala na tier czarny brud. Służą do oswajania zajęcy i świń. Przydatne, kiedy robimy taktykę z kicaczami na B-Queen i tak naprawdę tylko wtedy. Dlatego jest tak nisko. Przykro mi bardzo. Idziemy dalej. Koszmarne światło. Czarne chujowe. Co to robi? Świeci. Tak, tylko świeci. Life Giving Amulet. Przedmiot ten leci na tier czarny git. Pozwala na bezkarne wskrzeszenie postaci i znajdowałby się na tierze S. Ale z jednego krausa możemy zdobyć nawet 2 sztuki tego amuletu. Co za tym idzie, prawie nigdy nie wykraftowałem go. Dodatkowo istnieje takie coś jak rollback i z amuletu korzystam tylko wtedy, kiedy mam go akurat przy sobie. Czyli w sumie to kurwa nigdy. Sleepy Time Stories. Itemek ekskluzywny dla Wickerbottom, którego użycie powoduje małe spanko wszystkich okolicznych mobków. Przedmiot potężny, ale istnieje przecież fletnia pana, która ma dokładnie takie same właściwości i może z niej korzystać każda postać, w przeciwieństwie do Sleepy Time Stories. Dlatego też książka ta idzie na tier czarne ok. Zbroja nocy idzie na czarne ok. I mimo że w ogóle nie używam tej zbroi, muszę ją naprawdę polecić. No bo umówmy się, 95% ochrony przy walce z bossami będzie naprawdę potężne. Do codziennego użytku raczej chujowa opcja, bo po pierwsze to zbroja na klatę, po drugie częściej umieramy z powodu tego, że pancerz nam się zniszczył, a nie z powodu zbyt niskiej ochrony, więc wysoka wartość w tym przypadku nie jest czymś, nad czym bym się spuszczał. Ale gdy przyrządzimy sobie na przykład sporo jelly salad odnawiającego 50 sanity, nie poczujemy w ogóle tego, że sanity nam spierdala przy każdym hicie, jaki dostaniemy. Więc po prostu idąc na bossa, który nie jest pierdolonym fielfiverem, pamiętasz dodatkowo o odnowie sanity i masz jedną z najwyższych ochron w całej grze. Mieć nocy to absolutny goat. Mało użyć, bo umówmy się, 100 machnieć po 68 damage'a to chujnie ilość i już dzida ma więcej, bo 150, ale jednak przy posiadaniu masowych ilości surowca, jakim jest czarny płyn i living logi, możemy w każdej chwili wykraftować sobie jedną z najlepszych broni w całej grze. Koszmarny amulet wykorzystujemy tak naprawdę tylko do walki z fielfiverem, ale że fielfiver to fielfiver, amulet ten idzie na czarny git. W skrócie, w każdej chwili możemy wejść w stan całkowitego szaleństwa oraz w każdej chwili z niego wyjść i jedynym zastosowaniem tego to tak naprawdę zabijanie cienistych łap fielka. A farmienie tym koszmarnego paliwa, no nie liczę tego, bo sam amulet jest dosyć drogi. Firestaff idzie na tier czarno ok, tak naprawdę tylko dlatego, że nowo dodana przemiana Dirklopsa jest wrażliwa na ogień i to on pozwala nam na zabicie go. Poza tym nie widzę za bardzo zalet i zastosowań. Laska teleportacji to coś, z czego korzystałem ekstremalnie rzadko, bo jest to cholernie endgame'owy przedmiot. Nie chodzi o crafting, bo ten akurat jest całkiem tani, ale korzystanie tego to jakieś pojebane gówno. Na przykład we wiosnę w deszcz na oazie jest szansa na spotkanie kubki ziemi, której odkrycie rozpoczyna zaawansowaną sekwencję biegania i szukania zwierzyny i prawdopodobnie będzie to naładowana elektryczna koza, którą po znalezieniu musimy jak najszybciej steleportować, dzięki czemu jesteśmy w stanie wytworzyć statku kus woltowych gdziekolwiek na mapie. Ale na tepnięcie kozy mamy tylko parę sekund, bo w przeciwnym wypadku koza nie zostanie na miejscu, do którego się tepnęła, tylko postara się wrócić na swoją pustynię. Więc nie dość, że zmarnujemy czas, to jeszcze materiały i okazje. Myślisz, że to pojebane? Tak, to jest pojebane. To jest przedmiot dla naprawdę zaawansowanych graczy, którzy będą potrafić to wykorzystać. Moim zdaniem czarny git. Ognisko teleportacji to struktura łącząca się z poprzednim itemkiem. No bo sprawa wygląda tak, że bez tego fioletowa lacha będzie tepać dosłownie w losowe miejsce na mapie. Ognisko teleportacji po wsadzaniu 3 fioletowych gemów gwarantuje, iż to co stepamy pojawi się na miejscu ogniska. Dlatego też przedmiot ten, a raczej struktura, ląduje na tier czarny git, tak samo jak fioletowa lacha. Następnym przedmiotem jest pas głodu, który to zakładany na slot ciała spowalnia głód postaci. Tak naprawdę wystarczy powiedzieć, że plecak pełen jedzenia
jedzenia będzie o wiele lepszym rozwiązaniem niż noszenie tego, no powiedzmy to głośno, gówna. Przedmiot ten idzie więc na czarne, chujowe. Turystowy medalion pokazuje fazę koszmaru w ruinach. Wiedza o tym, jaka aktualnie jest faza koszmaru, jest naprawdę przydatna. Problem jest taki, że wystarczy spojrzeć na kolor otoczenia, poziom wyrw i ruinowych światełek, aby się o tym dowiedzieć. I to bez marnowania cennego tulecytu. Przedmiot ten trafia na czarne chujowe. Niestety póki co w naszej tier liście dominują albo przedmioty średnie, albo przedmioty siusiaka warte. Tak więc teraz pora na coś naprawdę mocnego. Amulet magii luminescencji po założeniu przyspiesza nas o 25% i dodatkowo emituje światło. Działa krótko, bo 8 minut, ale wsadzenie mu w klejnot koszmarnego paliwa odnawia mu 37%. Przedmiot idealny do walki i jako awaryjna ochrona przed ciemnością. Definitywnie czarne dobre. Zielony amulet po prostu zmniejsza cenę kraftowania o połowę i ma 5 użyć. Nic więcej nie muszę mówić. Czarne dobre. Gwiezdna laska służąca do przyzywania gwiazd działających jak ognisko bez przerwy przez aż 3,5 dnia. Posiada ona 20 użyć i jest niezbędna do wszelkich walk z trudniejszymi bossami, gdzie nie ma oświetlenia. Czarne dobre. Laska dekonstrukcji posiada 5 użyć i niszczy wybrany przedmiot bądź strukturę, odzyskując przy tym 100% zasobów. Przydaje się w wielu rzeczach, a w jednej jest niezbędnym. Czarne dobre. Amulet leniwego zbieracza podnosi pojedynczo itemy w okolicy. Ciekawy i taktyczny przedmiot, który to jednocześnie możemy ładować koszmarnym paliwem, co odnawia 22%. Warto z niego korzystać, ale nie wsadzałbym go do czarnego dobrego. Tutaj będzie po prostu czarny kit. Ostatnią ruinową laską będzie ta pomarańczowa, pozwalająca na krótkie teleporty, posiadająca 20 użyć. Na co dzień totalnie zbędna, za to wymagana do zabicia Fuel Weavera i przydatna do farmienia koszmarnego paliwa metodą na masowe zabijanie Shadow Pieces. Laska oczywiście godna tieru czarne dobre. Turystowa korona to pancerz z wytrzymałością ponad 2 razy większą od zwykłego kasku oraz ochroną 90%. Oczywisty tier czarne dobre. Turystowa klata to pancerz posiadający również 90% ochrony, ale aż 4-krotnie większą wytrzymałość od zwykłego kasku i odnawiający stale 3 sanity na minutę. Trafi oczywiście na czarne dobre, aczkolwiek haczyki są dwa. Pierwszy to, że oczywiście zakładamy go na klatę zamiast plecaka. Drugi to fakt, że jest droższy od korony. Zyskuje on jednak na potędze z tak zwanymi kombinacjami web-klata, więc zawsze warto zrobić sobie kilka takich podczas czyszczenia ruin. Natomiast turystowa pała to broń droga, ale zadająca 59 obrażeń, posiadająca 200 użyć, posiadająca szansę na spawn macek zadających obrażenia i przyspieszająca o 10%. Jest to idealna definicja taktycznej broni i jedna z moich ulubionych. Trafia ona na tier czarne dobre. Zaznaczę tutaj, że pała, te dwa pancerze i wszystkie te amulety i laski to wytwory do zrobienia wyłącznie w ruinach z drogich materiałów, które to są paskurwa. Tutaj jest koszmarne paliwo, a tutaj jest reszta tych materiałów do tych itemów. One są naprawdę drogie w porównaniu do koszmarnego paliwa. Aby w ogóle dostać się do tych przedmiotów, musisz znać naprawdę sporo zasad tego świata, więc póki co najbardziej dostępnymi dla ciebie przedmiotami, jeśli jesteś początkującym, będą po prostu miecze nocy. Teraz wchodzimy w strefę przedmiotów specjalnych postaci. Kwiatek Abigail to przedmiot startowy Wendy, więc jego crafting jest po prostu bez sensu i ląduje na tier czarny brud. Moduł na Sanity WX-a, szczerze posysa, i ląduje na tier czarne chujowe. Kodeks Umbra Maxwella to jego przedmiot startowy, ale zużywa się i trzeba go ładować, tak więc oczywisty tier czarne dobre. Jedna sztuka koszmarnego paliwa odnawia 25%. Turystowe kuleczki Waltera zadające 51 obrażeń i spawnujące cienistą mackę są bardzo dobre, ale dobre tylko jak na Waltera. Ogólnie są słabe. Imo czarne ok. Nightmare Pie Warlego zmieniający wartość sanity z wartością HP idzie na tier czarny brud. Przydatny tak naprawdę tylko dla Wormuda, a jego przepis i tak jest trochę dla mnie zbyt popierdolony do normalnego korzystania. No dobra, może przepis nie jest jakoś bardzo popierdolony, w sumie to w ogóle nie jest popierdolony, ale danie to jest po prostu bez sensu dla każdej innej postaci. Timepiece z Wandy to dla mnie spora zagwozdka, ponieważ z jednej strony są ultra potrzebne, z drugiej możemy ich tak naprawdę w ogóle nie kraftować, ponieważ istnieje taktyka na respawn Wandą przy ulepszonym portalu, co daje dodatkowe 3 części czasu. I abyśmy się dobrze zrozumieli, timepieces to materiał niezbędny dla Wandy, czyli drugiej najlepszej postaci w grze, ale sam crafting z odłamków tulecytu i koszmarnego paliwa jest po prostu łatwy w ominięciu, tak więc timepieces tier czarny brud. No dobra, został nam jeszcze zegarek alarmowy, który jest najlepszą bronią w grze w posiadaniu Wandy. Crafting to crafting, zegarek robimy raz, ale musimy go dodatkowo ładować paliwkiem, co wysysa jego ogromne ilości. No i jak już jesteśmy w temacie ładowania, to nie ma co zapominać o tym, iż Bone Armor i cienista kadzielnica, czyli przedmioty z Fuel Weavera, najlepszego bossa w grze, też wymagają ładowania przez nasze paliwko.